dniu przejścia do nieba świętego Benedykta w Lwowie wyświęcono nowego benedyktyńca. 21 marca w benedyktyńskim klasztorze świętego Józefa w Solonce pod Lwowem odbyły się święcenie kapłańskie brata Efrema Michalskiego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przewodniczył uroczystej liturgii i też udzielił bratu Efremu święceń prezbiteratu. Przypomnę, że zeszłego roku, 10 marca, brat Efrem otrzymał święcenie diakonatu w Ukrainie z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i że są to już drugie święcenia kapłańskie w murach kościoła świętego Benedykta przy klasztorze świętego Józefa w Solonce. 2 lata temu został tu konsekrowany pierwszy ukraiński benedyktyn, brat Leopold Rudziński. Z takim oto darem słowa stajemy dzisiaj do tej świętej liturgii. W taki dar słowa wpisujemy kapłańską drogę diakona Efrema, który idąc drogą benedyktyńskiego Ora et Labora chce głosić światu Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Święceń prezbiteratu musisz i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu. Podobnie nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Господи, я мусим за тантом дикверго, сама вітуранні мамія.